Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na spotkaniu dotyczącym aktualizacji planu rozbudowy układu transportowego Gdańsk Południe w ramach ułożenia do publicznego frontu projektu aktualizacji strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Nazwa dosyć długa i skomplikowana, ale mam wrażenie, że za chwilę wszystko sobie wyjaśnimy. Ja tylko dodam, że cały program został przygotowany zarówno przez Biuro Rozwoju Gdańska, jak i Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Są z nami przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska na czele z panem dyrektorem Jackiem Biskowskim, Markiem Biskowskim, a także przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku z panem dyrektorem Marcinem Dawidowskim. Przede wszystkim gorąco witam wszystkich Państwa, mieszkańców tego rejonu Gdańska. Witam radnych dzielnicy, witam również przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, pana Bogdana Małeszka. Szanowni Państwo, spotkanie zostało zaplanowane na 1,5 godziny. Rozpoczniemy je od prezentacji, którą przedstawią pan Tomasz Budziszewski oraz pani Jolanta Florczyk z Biura Rozwoju Gdańska. A następnie będzie czas na dyskusję i pytania do zadawania, których gorąco Państwa zachęcam i zapraszam. Ja dodam tylko, że dokument, o którym będziemy rozmawiali, od 1 kwietnia tego roku został wyłożony do publicznego wglądu na oficjalnej stronie miasta www.gdańsk.pl oraz na stronie Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gdar.pl, a także w samej siedzibie biura. Dokumenty te będą udostępnione do końca tego miesiąca. Czekamy również na Państwa uwagi, przede wszystkim podczas dzisiejszego spotkania, ale również będziecie mogli Państwo składać te uwagi za pośrednictwem e-maila. Można je wysłać na pocztę elektroniczną Biura Rozwoju Gdańska pod adres gdańsk-południe@gdansk.gda.pl. Tyle tytułem wstępu, a teraz już zapraszam pana Tomasza Budziszewskiego i panią Jolantę Florczyk z Biura Rozwoju Gdańska do omówienia prezentacji. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Budziszewski, Zespół Komunikacji Biura Rozwoju Gdańska. Zaprezentuję Państwu wyniki prac nad projektem aktualizacji strategicznego programu transportowego. Koleżanka z Połączonych Środowiska przedstawi Państwu wyniki dotyczące strategicznej oceny oddziaływania środowiska dotyczące tego programu. Ja chciałbym się skupić nie tylko nad samymi wynikami, bo one są tutaj najistotniejsze, ale także chciałbym przedstawić Państwu metodologię, w sposób ten program powstawał, jakie przyjęliśmy założenia, aby określić i wybrać najistotniejsze elementy transportowe dzielnicy Południa. Dlaczego przystąpiliśmy do aktualizacji programu transportowego? Poprzednia wersja programu została uchwalona w 2011 roku. Obecnie przeprowadzamy aktualizację. Mamy takie trzy podstawowe przyczyny. Pierwszą z nich są zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym dzielnicy Południe. Tutaj przedstawione są, jest gęste zaludnienie tego obszaru w roku 2008 i 2014. Widzimy, że jest to dynamicznie rozwijająca się dzielnica. Widać to na tym slajdzie. Chociażby na obszarów jak rejon ulicy Jabłoniowej, czy rejon ulicy Jaworzniaków, Kuderskiego, Myszyńskiej. Widzimy tam znaczne różnice w przyroście tkanki mieszkaniowej. Tu jeszcze dla zobrazowania można powiedzieć, że w 2004 roku obszar naszej analizy zamieszkiwało około 62 tysiące mieszkańców. W 2008 było to 65 tysięcy, obecnie jest to 95 tysięcy. Szacujemy, że w roku 2020 obszar ten będzie zmieszkiwał przez około 105 tysięcy, a docelowo na przez 140 tysięcy mieszkańców. Kolejną z istotnych przyczyn aktualizacji naszego programu jest to przyczyna związana z uwarunkowaniem z wydatkowaniem środków finansowych w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
które potwierdziły konieczność uwzględnienia w nowym programie elementów transportu zbiorowego, w szczególności o liniach tramwajowych. I jeszcze jedna trzecia przyczyna aktualizacji naszego programu jest ona formalna, ponieważ już ten program 2011 zakładał aktualizację po około 3-4 latach, co właśnie ma miejsce. Celem naszego programu, celem sporządzenia programu jest ustalenie strategicznych zasad realizacji układu transportowego, który będzie zmierzał do powstania sprawnego, efektywnego i bezpiecznego systemu transportowego. Te wszystkie działania, wybór tych działań inwestycyjnych w zakresie programu ma prowadzić do zrównoważonego procesu rozwoju systemu transportowego drogą. Po pierwsze, optymalizacji uzyskanych efektów grupowych i funkcjonalnych, tu jeszcze przy założeniu, czy w korelacji z przewidywanymi środkami finansowymi przeznaczeni na ten cel. Także poprzez ograniczenie środowiskowych skutków realizacji inwestycji, a także poprzez zapewnienie udziału społeczności lokalnej w opiniowaniu programu. Jednym z tych elementów jest właśnie dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o wybór metody badawczej, za pomocą której jakby analizowaliśmy ten stały program, jest to, do tego programu wybraliśmy biokryterialną metodę rankingową AHP. Jest to metoda, która składa się z takich czterech podstawowych etapów. Pierwszy etap są to wybierane elementy, czy też warianty, które poddajemy analizie. W drugim etapie wybieramy kryteria, następnie ustalamy stopień tych kryteriów, dzięki którym będziemy oceniali nasze poszczególne elementy systemu transportowego. Potem następuje pewien proces obliczeniowy, w którym określane są wartości dla poszczególnych wariantów oraz na samym końcu już hierarchizujemy analizowane elementy systemu transportowego. To wszystko, czy do tego wszystkiego został wykorzystany, do tego procesu obliczeniowego został wykorzystany transportowy model symulacyjny miasta Gdańska i wszystkie analizy nasze zostały przeprowadzone do horyzontu czasowego na rok 2020. Tu chciałbym jeszcze przypomnieć, co jest istotne, o tej różnicy pomiędzy programem z 2011 a programem obecnie aktualizowanym. Ten program z 2011 roku dotyczył tylko i wyłącznie układu drogowego. Obecnie nasz program dotyczy rozwoju systemu drogowego, jak i tramwajowego. Czyli badamy tutaj w chwili obecnej wpływ systemu transportu drogowego i tramwajowego na funkcjonowanie systemu transportowego całego 2,5. To jest ta istotna różnica pomiędzy tymi dwoma dokumentami, o których też już wcześniej mówiłem. Na początku został wybrany tak zwany wariant zerowy, czyli taki wariant, do którego będziemy odnosili wszystkie nasze analizowane elementy układu transportowego. Jest to tak naprawdę stan istniejący plus inwestycje, które obecnie się realizują, czyli linia PKM, a także obecnie realizowana linia tramwajowa z stacji Siewce w kierunku Piecek Miłosza i do przystanku PKM. Tak wygląda nasz stan zerowy, do którego będziemy porównywali wszystkie nasze analizowane elementy. Kolejne nasze założenie, czyli wybór elementów, które analizujemy. Poddaliśmy analizie naszej. Jest ich łącznie 15 ciągów transportowych. Poczynając od północy, jest to ulica Nowa Politechniczna wraz z linią tramwajową i ciąg Nowej Brońskiej i Północnej, również z linią tramwajową, ulica Nowa Jabłoniowa i Nowa Warszawska, w kierunku dalej południowym Nowa Brońska Południowa i ciąg Nowej Świętokrzyskiej do pętli Włosowicy Świętokrzyska, dalej w kierunku wschodnim ulica Małomiejska, Podmiejska do Traktu Świętego Wojciecha i dalej z linią tramwajową ulica Nowa Chmielna, ulica Nowa Niepołomicka, a także ulica Unruga, Nowa Zakończyńska, trasa PP i fragment niedokończonej ulicy Myślickiej. Są to wszystkie elementy, które analizowaliśmy w naszym programie, zostały one poddane oceniom. Kolejnym kryterium założeniu, które przyjęliśmy, są to kryteria wyboru. Tutaj ustaliliśmy 7 kryteriów wyboru. Poszczególne kryteria mają różny charakter. Zarówno ekonomiczny, techniczny
i też te 7 kryteriów zostały poddane ocenie. Mogę prosić na ten slajd. Zostały poddane ocenie. W wyniku tej oceny najistotniejszym kryterium okazało się średni czas podróży transportem zbiorowym. Proszę zwrócić uwagę także, że te nasze kryteria może być na dwie grupy. Te, które dotyczą transportu zbiorowego, jak i te, które dotyczą transportu indywidualnego. I mamy także kryterium szacunkowy koszt inwestycji, który dotyczy obu tych systemów transportowych, ponieważ uwzględnia realizację zarówno układu drogowego, jak i linii tramwajowych. Co jest jeszcze ciekawe, że jak sumujemy sobie kryteria dotyczące transportu zbiorowego, to one dają nam około 52%. Natomiast te, które dotyczą tylko transportu indywidualnego, 40%. Więc widzimy, gdyby już w wyborze istotności tych kryteriów, widzimy jego priorytet, który jest zwrócony w kierunku rozwoju transportu zbiorowego. Kolejnym założeniem było określenie szacunkowych kosztów poszczególnych inwestycji. Tu proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na różnice, jakie są w kosztach między najdroższymi a najtańszymi. Najdroższą mamy ciąg Nowej Podmiejskiej, Nowej Małomiejskiej, Nowej Gminnej wraz oczywiście z linią tramwajową. Jest to długi odcinek. Koszt jej to około 40 milionów złotych. W wyniku tych wszystkich przyjętych założeń, które przed chwileczką przedstawiłem, kolejnym etapem w naszej metodzie był sam proces obliczeniowy. I w tym etapie dla poszczególnych tych 7 kryteriów, które tutaj mamy i dla wszystkich 15 analizowanych ciągów transportowych na osi X zaznaczonych w każdym z kryteriów zostały określone wartości. Może dalej. Tutaj chciałbym pokazać Państwu, że w każdym, gdybyśmy wybierali jakąś inwestycję, czy istotniejsze elementy układu transportowego ze względu tylko na jedno kryterium, wyniki byłyby różne. Inne inwestycje byśmy wybrali, jeżeli byśmy wybrali tylko według stopnia wykorzystania tabelu. Inne wyniki byśmy otrzymali, gdybyśmy wybierali inwestycje według średniego czasu podróży transportu indywidualnym, a jeszcze inne, jeśli byśmy tylko wybierali według kosztów. Nasza analiza przewiduje to, że te wszystkie inwestycje, te wszystkie kryteria wpływają na wybór jednego tych najistotniejszych elementów. I z takiego procesu obliczeniowego udało nam się wybrać w podsumowaniu tych kryteriów. Wybraliśmy 5 najistotniejszych elementów dla całego systemu transportowego. I są to nowa polityczna i nowa polityczna, które ewidentnie wchodzą nam tutaj na te najistotniejsze elementy, najważniejsze. Oraz 3 pozostałe, czyli Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa, Nowa Świętokrzyska. Elementy, które wyszły nam w naszej analizie na podobnym poziomie. Traktujemy je równorzędnie w chwili obecnej jako te istotne elementy na trzeciej pozycji. Tu jeszcze forma przedstawienia przestrzennego, jak będzie wyglądał system transportowy po uzupełnieniu stanu istniejącego o wybrane elementy, czyli ciąg ulic Nowej Politechnicznej, Nowej Górnickiej Północnej wraz z linią tramwajową, ulicy Nowej Jabłoniowej, Nowej Warszawskiej, a także przedłużenie istniejącej linii tramwajowej w ciągu Nowej Świętokrzyskiej do Kowa. Tak będzie wyglądał nasz system transportowy. Jakie to przyniesie efekty? Bo to jest istotne, co nam taka rozbudowa da. Z całą pewnością to, co możemy powiedzieć, to że skróci nam się czas podróży z dzielnic południowych w kierunku północnym, do Brzeszcza, Zaspy czy Oliwy, podróży przede wszystkim transportem zbiorowym. Ma to miejsce za sprawą ciągu tramwajowego w Nowej Polskiej Północnej i Nowej Politechnicznej. Z badań wynika, że około 40% mieszkańców Gdańska Południe podróżuje właśnie w tym kierunku. Czyli jest to istotna relacja. Z stosunkowych obliczeń dotyczących czasu podróży, to przewidujemy, że ten czas w tych kierunkach skróci się od 10 do 15 nawet minut. W stosunku oczywiście do alternatywnej trasy, czyli przez 3 miesiące. Tak? Czyli widzimy tu znaczne poprawę tych warunków ruchu pod względem zasobności czasowych, a to jest najistotniejszy element w przemieszczaniu się.
Kolejnym efektem bardzo ważnym i istotnym jest z całą pewnością to, że uda nam się odciążyć pod względem właśnie systemu tramwajowego węzeł Śródmieście, czy węzeł, czy trasę tramwajową przed Wrocławem Górnym. Zgłosiliśmy się, że tam pojawiają się pewne zatory, można powiedzieć, tramwajowe tak naprawdę. Te tramwajowe tam zaczekają, zanim się przesiądziemy. A ta alternatywna trasa w postaci Królewskiej Północnej i Nowej Politechniczny umożliwia nam, daje nam nowe połączenie, nową jakość połączenia. Bardzo istotnym elementem są także jakby te powiązania zewnętrzne, które się nam otwierają, czyli poprzez nową Jabłoniową, jak i nową Świętokrzyską, ten efekt także zostanie osiągnięty. To wszystko tutaj, jeśli chodzi o takie podstawowe efekty, jakie uda nam się uzyskać. Ja bym teraz poprosił koleżankę, która przedstawi nam dane dotyczące cen oddziaływania środowiska. Jelena Zespołu Ochrony Środowiska z Gdańska. Do programu została wprowadzona prognoza oddziaływania na środowisko, który zakres został ustalony i uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Inspektorem Sanitarnym. I określa on, że jest to prognoza o poziomie strategicznym, w związku z tym jej stopień szczegółowości jest adekwatny do programu. To jest ten dokument i w ramach prognozy wykonano szereg analiz, które wykazały, że najistotniejsze skutki dla środowiska i zdrowia ludzi będą w aspekcie emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń, zajmowania terenów czynnych biologicznie i przecinania lub rozcinania ciągów ekologicznych. Jak już wspomniałam, w ramach tej prognozy wykonano szereg analiz, między innymi wykonano prognozy hałasowe dla skutków realizacji programu i wzięto pod uwagę wszystkie planowane drogi w programie i wykazano, i ta mapa, którą Państwo widzicie, jest taką syntezą, która przedstawia zmiany klimatu akustycznego po realizacji programu. Największe zmiany dokonają się na terenach do tej pory cichych, co jest związane z realizacją dróg Nowej Politechnicznej, Nowej Kulonskiej i Nowej Świętokrzyskiej. Mniejsze zmiany nastąpią na skutek realizacji, modernizacji Nowej Jabłoniowej i Nowej Warszawskiej. One nie będą jednak miały zdecydującego wpływu na zdrowie, ponieważ jak widzą Państwo, skala tych zmian dotyczy około 10 dB. Dla ucha człowieka dostrzegana jest zmiana powyżej 3 dB i około 90% powierzchni terenu objętych tymi analizami będzie właśnie pod wpływem takich zmian. Jeżeli chodzi o środowisko przyrodnicze, to nie wykazano w tym aspekcie żadnych kolizji z formami ochrony przyrody, ani z siedliskami proponowanymi do objęcia ochroną. Także możemy zakończyć, przypomnę Państwu, że prognoza jest dokumentem właśnie strategicznym, o poziomie strategicznym. Jeżeli chodzi o szczegółowe rozwiązania, to zostaną one właśnie określone na etapie postępowania w ocenie oddziaływania środowiska dla poszczególnych dróg. Podsumowując jeszcze, wtedy wprowadziliśmy 5 najistotniejszych elementów, czyli jest to Nowa Politechniczna, Nowa Polska Północna, Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa i Nowa Świętokrzyska. Wszystkie te elementy zawierają oczywiście linie tramwajowe. Łączny koszt oszacowany tych inwestycji to jest około 1,3 miliarda złotych. Uzyskane efekty są pewnością poprawę warunków ruchu, skrócenie czasu podróży, to co mówiliśmy w przypadku tego połączenia z Brzeszczem, i poprawę dostępności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej obszarów.
i te różnice, które są w dokumentach, bardzo istotne. W tym pierwszym dokumencie z 2011 roku braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie rozbudowę systemu drogowego. W chwili obecnej badamy wpływ systemu drogowego i tramwajowego na cały system transportowy dzielnicy Południa. I jeszcze bardzo ważna informacja. Obecnie nasz projekt programu jest wyłożony do publicznego oglądu do końca miesiąca. Na stronach internetowych zarówno Gdańska, jak i Biuro Rozwoju Gdańska. Można też się z nim zapoznać w siedzibie Biuro Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich. Natomiast termin składania uwag do projektu programu mija 21 maja. Jest adres mailowy specjalnie po to stworzony, także można uwagi złożyć w siedzibie również Biuro Rozwoju Gdańska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O słowo komentarza proszę jeszcze dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych, pana Marcina Dawidowskiego. Szanowni Państwo, jeszcze słówko komentarza na temat stanu przygotowania bezpośrednio samych zadań. Udało nam się skorzystać z dofinansowania z poziomu województwa od pana marszałka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i dzięki temu mamy na ukończeniu dokumentację Nowej Bolońskiej Północnej oraz jesteśmy w trakcie realizacji dokumentacji Nowej Jabłoniowej. Samej dokumentacji. Udało się po prostu pozyskać nam na to środki zewnętrzne, więc z tej, powiedziałbym, pierwszej piątki, o której Państwo słyszeli, jeśli chodzi o przygotowanie, to właśnie te dwie ulice są w trakcie zaawansowanego pozyskiwania dokumentacji. Mamy uruchomioną procedurę przetargową na nową politechniczną. Tutaj będziemy pozyskiwać tą dokumentację na tym etapie ze środków własnych, miejskich. Podobnie będzie z dokumentacją Nowej Warszawskiej i z dokumentacją Nowej Świętokrzyskiej. Chcielibyśmy, o czym tu już była też mowa, i w zasadzie podstawową szansą dla zrealizowania tego układu drogowego Gdańska Południe, nawet w jakimś etapie, w którym z pewnością jest to 5 pozycji, są środki zewnętrzne. Bez środków unijnych, bez środków zewnętrznych byłoby nam bardzo trudno zrealizować te drogi. Pewnie byśmy mówili o jakichś wąskich etapach wolutko realizowanych. Mówiąc drogi, mam na myśli oczywiście układ, nie precyzuję, tak, na tym etapie, czy są to układ drogowy z dwie jezdni, jedna jezdnia z linią tramwajową. To wszystko jest, jak gdyby pojawia się w trakcie dokumentacji, na przykład koncepcjami. Dzisiaj możemy tylko powiedzieć o Nowej Bolońskiej Północnej, która jest na ukończeniu dokumentacji, że to jest projekt, który zawiera w sobie jedną jezdnię i linię tramwajową i drogę rowerową. Połączenie z, i kończy się na połączeniu z warszawską, skrzyżowaniu warszawskiej Jabłoniowej. Natomiast w każdym z tych wymienionych przeze mnie układów drogowych również jest analizowany układ tramwajowy. Ale podstawa dla nas to sięgnąć po środki zewnętrzne. Próbujemy Gdańsk Południe w różnych aspektach pokazać, jeśli chodzi o możliwości pozyskania środków unijnych, zarówno jako działania metropolitalne, tak jak i działania regionalne. Być może też w przypadku linii tramwajowych uda nam się z działań centralnych te projekty pozyskać. Walczymy o to dofinansowanie, bo tak jak powiedziałem, jest to podstawą do tego, żebyśmy mogli ten plan zrealizować. Jak Państwo widzicie, przekracza miliard złotych z tych pozycji według szacowanego kosztu dla tych 5 pozycji. Ale też co ważne i co już mówiliśmy wcześniej w 2011 roku, to jest właśnie jeden z pierwszych przypadków w Polsce, chciałbym powiedzieć nawet, tak, kiedy plan strategiczny transportowy wynikający z planu miejscowego jest realizowany, przygotowywany i uzgadniany w tak szerokich konsultacjach i jeszcze z uwzględnieniem możliwości finansowych. To właśnie jest ta współpraca naszych dwóch działów, tak, dzięki której powstaje takie opracowanie, teraz jeszcze wzbogacono efekt tramwajowy. Także, a z drugiej strony ta Unia, w cudzysłowie szeroko rozumiana, mówi: drogi beneficjencie, pokaż mi, że te twoje działania wynikają z jakiegoś planu. Na
masz jakiś pomysł, masz jakiś plan strategiczny na ten obszar i z niego wynika to, co chcesz zrobić, to wtedy masz szansę na dofinansowanie. To jest przed nami pewnie jeszcze wiele działań, wiele walki o to, żeby zdobyć to finansowanie, ale takie jest założenie. Pewnie gdyby chcieć powiedzieć jakiejkolwiek kolejności realizacyjnej, to oczywiście ta nowa politechniczna, szalenie ważna dla nas, która się pojawia, no nie wystartuje pierwsza, bo nie będzie miała się do czego podłączyć, tak? Ta nowa Bolońska Północna, która plasuje się na drugim miejscu, jak widzieli Państwo na slajdzie, ona jest ulicą, jest układem komunikacyjnym i tramwajem, który ma szansę powstać w pierwszej kolejności, bo przyniesie ten pierwszy podstawowy efekt i będzie miała do czego się też włączyć nowa politechniczna, czy będzie w formie samego tramwaju, czy układu drogi z tramwajem, ale musi mieć się do czego wpiąć. Natomiast z punktu widzenia właśnie tych naszych planów i przygotowań, tak to wygląda. Jesteśmy bardzo zależni od środków zewnętrznych, ale chcemy zrobić wszystko, żeby po prostu tą szansę, ostatnią zresztą szansę na duże środki unijne, jaką jest ta perspektywa 14-20, wykorzystać. Także z punktu widzenia tego chcę też pokazać, że nie tylko mówimy o tym programie, pokazujemy, jak on wygląda, aktualizujemy, ale gdzieś w tle równolegle pracujemy nad dokumentami, żeby można było, jak w tym przysłowiowym dowcipie o pustelniku i totolotku, wysłać kupon i mieć szansę na zdobycie środków, bo Unia premiuje przygotowanych i Unia jest w stanie te środki przekazać tym, którzy są gotowi, żeby je pozyskać, zrealizują i wynika to z pewnych wcześniej przygotowanych planów, a takim jest plan transportowy Gdańska-Południe i tego aktualizacja, o której zresztą mówiliśmy w 2011 roku, że to jest plan, który będzie się aktualizował. Też warto się pochwalić, że dzisiaj jesteśmy w 2015 roku, a uchwalając w 2011 roku plan strategiczny zakładaliśmy, że pewne rzeczy w 2014 roku już będą gotowe. Czyli od roku, kiedy zacznie plan obowiązywać. Chodziło o Stowicką, o Hawla i o trasę WZ, tak? W sensie tego układu, który jest pod na skrzyżowaniu Jabłoniowej trasy WZ. I to się udało też zrealizować, więc ten plan, który wówczas był takim nowatorskim, że w 11 się uchwala rzeczy od 14, zakładając, że pewne rzeczy już będą gotowe, no zadziałało, udało się je zrealizować. Teraz go aktualizujemy i chcemy, żeby dalej był takim naszym masterplanem, czyli dokumentem, który pokazuje, jak dalej działać, żeby zrealizować chociaż w pewnym stopniu ten plan, bo przecież, jak Państwo go widzieli, jest to ambitny plan z 16 pozycjami, które chcielibyśmy zrealizować, ale ten pierwszy podstawowy etap, który wychodzi, że jest najważniejszy, najbardziej istotny, chcielibyśmy właśnie w tym ostatnim okresie unijnym ciągnąć po te środki finansowe i go zrealizować w większym stopniu. Jesteśmy też po to, gdyby Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, żeby odpowiedzieć z punktu widzenia inwestycyjnego, ale też gdyby Państwo pytali jeszcze o to, w jaki sposób ten plan powstaje, jakie są jeszcze uwarunkowania, co badano, to dlatego właśnie takie zdwojone siły, zarówno inwestycyjne, jak i planistyczne, żebyśmy mogli Państwa ciekawość zaspokoić, na ile to jest możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiej części naszego spotkania, czyli do zadawania pytań. Mamy na nie blisko godziny czasu. Bardzo proszę, żebyście Państwo zadawali pytania dotyczące przedmiotu dzisiejszego spotkania, czyli aktualizacji strategicznego programu transportowego. Proszę. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, ja się nazywam Wincenty Zieliński, jestem mieszkańcem ulicy Wszystko od 8 lat. Konkretne zadaję pytanie dla pana dyrektora. Dziękuję za taki plan, bo bym dożył, pan mógłbym dostąpić, bo jak człowiek planuje, to pan się uśmiecha, że te inwestycje są zrealizowane i te wszystkie postulaty. Teraz do pana dyrektora Dawidowskiego. Panie dyrektorze Dawidowski, jest 21 wiek. Były dwa spotkania. Z Krzędzem, Karnikiem, jeszcze był proboszczem bez Karnika, a dostał Karnika i dobrze mi się obraża, stara i może być biskupem, tam wysiąc, no, czy była we kieszeni, jak to ten nazwą. Ale to jak tu uspał. Było jedno spotkanie w 2014 roku, następne było spotkanie
zasadniczą miastą Warszawa. Nie jestem ani władny, ani nic. Człowiek jestem przymocnym na posła, ale chodzi o propublikowaną. Uważające jest, żeby matki z wózkami pod ręką szły do świątyni. To jest też droga, to też jest komunikacja. Tam są miliardy, a tu są schody poziomy. Napisał miliard, to prosimy o takie schody w naradzie, jak żeby były napisane. Pan to pan sobie przypomina, to jest dnia 27 sierpnia 2014 rok. No tak, to co czytam. Ze spotkania z nami jest 8.8.2014 roku. Teraz jest rok 2015. Spotkali się ludzie. Pan Marcin Danikowski, dyrektor Wydziału, Wincent Zimski, Państwa Rosowa, pan Bernard Alewajko, kierownik wybraku, Lech Makara, główny specjalista. Ustalenia. Istnieje możliwość budowy nowych szkół na ten narzędzi w gminie miasta Gdańska. I ja chcę teraz tu skrócić, że nie wymogę, ale prosimy, bo jak na piśmie, na piśmie wiadomo, że się w życiu załatwi. Wrócił program rozwoju podejmuje starania w celu wybudowania schodu w terminie do 2015 roku. Obecnie jest miesiąc kwiecień, jak wszyscy wiemy. Nic się ruszyło, nic nie zginęło. Z mojego platformu widzę z mieszkania. Nic tam się nie rozwoju się buduje piękne, bo to jest ta cała parafia, to jest ciąg komunikacji, przedłużenie drogi. Teraz jak jestem przygodził, z komunikacji to nie ma. Bo drogi budować autostrady, to jest jedno. Oświetle na spotkaniach prawnych, jak uczestniczy prawdziwy, oświetlenie jak nie ma, bo w tej stronie Ujeździca to jest ciąg komunikacji tak samo. Kursują autobus tylko dwa, to tak, to jest zarabnica przecież jest. Radny, czy prezydentem miasta, czy rządzący rady miasta, bo ci zaradni to sobie dadzą radę. Niech pan mi to przerwa. I proszę pana, wchodzę na to pewną rzecz. Tu z państwa jest radny, nie wiem, czy też go próbuję, bo każde spotkanie, to teraz jest taka decyzja. Spotkanie jest nagrywane także. No to dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu na radę i za przysługę, bo przecież chciałem być państwowalny, bo się widzicie na mnie, ale mówić wciąż możemy wiadomo. Proszę pana. Ja mnie córko, ja tylko powiedzieć, ja nie jestem przygotowany, ja nie jestem księdzem, ale na prawo idziemy i pani jako tego powtórzy, a ja tylko na pewno zabawię pieniędzy. Już jesteśmy przyprowadzowani, teraz są bohaterze. Dobrze. I prosimy o dwa autobusy, 118 i ten drugi jest, jak państwo powiem, na 90 autobusach. Szanowny panie, ale spotkanie się w sprawie aktualizacji programu transportowego. Dziękuję za wysłuchanie i czekam od pana dyrektora, żeby było oświadczenie jak mniej ludzi. A głos mnie w ogóle zabieram. Nic nie zabieram. Zabieram panie Wincenty jak najbardziej. Szanowni państwo, to jest temat obok, ale państwo pozwolicie, że dwa zdania komentarza, tak? Natomiast za chwilę wrócimy do Gdańska Południe. W kwestii tych dwóch linii autobusowych temat jest protokołowany, nagrywany, więc poprosimy, żeby ZM, który organizuje przewoz, po prostu się ustosunkował. Tylko pani Wincenty, pytanie, co jest nie tak z tych dwóch liniach? To doprecyzujemy, że tutaj na boku, co jest nie tak z tych dwóch liniach? Ja nigdy gdyby nie zrozumiałem wątków, czym jest problem z tymi dwoma liniami autobusowymi, tak? Czy one są autobusy, za rzadko, za często? Nie wiem, jak za rzadko. Za rzadko, dobrze, dobrze, to tak się tak. Za rzadko, dobrze. Uwaga jest taka, że za rzadko jeżdżą, przewozi się ustosunkuje. Tak organizator przewozi. Wracam do schodu, szybciutko do schodu. Temat schodu państwo znają wizualnie i ja się z panem Wincentem w pełni zgadzam, że to nie są schody, które nam się wszystkim marzą. Ale mam jeden zasadniczy problem. Te schody w momencie, kiedy powstawały, kiedy budowała się ta szkoła, w której jesteśmy. Powstały na prędce jako rozwiązanie, o którym myśleliśmy, że będzie tymczasowe, bo tak naprawdę nie działaliśmy na swoim gruncie, ale ze zgodą właścicielki, ówczesnej świętej pamięci niestety już starszej pani, której się zmarło po prostu. I w związku z powyższym nie mogliśmy dokończyć tej procedury, bo rozpoczął się tematy spadkowe, nie wchodzę w szczegóły. Wtedy musi być ktoś, z kim musimy mieć możliwość rozmowy. Dokonaliśmy szerokiej analizy, jak to zrobić, żeby schody były miejskie, albo żeby obok zbudować drugie na swoim terenie. Do tego trzeba kupić teren. I jesteśmy w trakcie takiego rozwiązania, całkiem niedawno potwierdzonego. Będziemy po prostu starali się zmienić plan miejscowy w tym miejscu, który zatwierdzi ten ciąg pieszy. Jak go zatwierdzi i sankcjonuje ten ciąg pieszy, to będziemy mogli go wykupić
i porządnie wyremontować, musi rozebrać i zrobić nowe. Inaczej nie możemy więcej nic zrobić poza tym, co już zrobiliśmy, czyli mamy porozumienie polegające na tym, że one są odśnieżane. Może ta zima nie była ostatnia taka, która by polegała, by pokazywała faktycznie, bo nie było za dużo odśnieżania, nie było za dużo opadów. Ale zmierzam do tego, ten problem zostanie rozwiązany, tylko niestety polegliśmy na tematach formalno-prawnych i pewnym, przepraszam, tak powiem, pechu, tak, który polegał na tym, że nie zdążyliśmy domknąć sprawy własnościowej z wówczas jedyną właścicielką tego terenu i już byłoby po wszystkim. Teraz to próbujemy nadrobić, pan Wincenty nas mocno tutaj dopinguje i tak to deklaruje, że będzie zrealizowane, ale nie poda miesiące i daty, błagam po prostu, bo nie chciałbym. Byłoby to nie fair wobec pracy, tak? Czy możemy wrócić do Gdańska Południa? Jakie Państwo macie pytania do programu? Proszę bardzo. Bardzo proszę o następne pytanie. Pytanie z tyłu sali, za moment do Pana Pana, tak? Dzień dobry, Pan Proszę Buda, Zarząd Ośrodka Południa. Ja mam jedno pytanie do przedstawicieli biura z Gdańska, osób, które przygotowały prezentację. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego ciąg nowa, podmiejska, nowa, małomiejska, nowa gmina została ujęta całościowo, jeżeli chodzi o zakres kosztowy i podano to jako najdroższy koszt, tak? 400 milionów. Chciałem się dowiedzieć, jakie są koszty, jaki jest koszt poszczególnych zadań. Czyli nowa podmiejska, nowa, małomiejska, nowa gmina. Drugie pytanie. Czy był brany pod uwagę i jeżeli był, to jaki jest szacunkowy koszt budowy etapu ulicy Podmiejskiej na odcinku od ulicy Praktycznego Wojciecha do ulicy Równej? Dziękuję. Jeśli chodzi o analizowany odcinek Małomiejska, Podmiejska, Nowa Gmina, były one rozważane w dwóch tak naprawdę wariantach. Jeden dotyczył odcinka tego, który mówimy, czyli pełnego, którego koszt jest około 400 milionów, mówię na 400 milionów na koszty jeszcze, oraz odcinka tylko nowa małomiejska, nowa podmiejska i to jest 220 milionów. I rozważaliśmy odcinka takiego, żeby rozważać tylko budowę nowej małomiejskiej, ponieważ rozbudowa i troszkę do szkoły, która w latach krótkich będzie miała sens, ponieważ zamykała się potem w podmiejskiej jako jeden na dwa. Stąd też był brany pod uwagę ciąg małomiejska, podmiejska jako całość, koszt 220. Drugim elementem był właśnie ten ciąg nowo-podmiejska, małomiejska, nowo-gmielna i próbów realizowany z linią tramwajową. W tym pierwszym odcinku oczywiście tylko małomiejskiej, podmiejskiej nie, ponieważ nie mamy go gdzie dalej prowadzić. Tak? To jest pytanie. Jeśli chodzi o drugie pytanie związane z kosztem przejścia nad torowiskie tramwajowe, tak? To chodziło. Kolejowe to jest to koszt szacunkowy określony na około 100 milionów złotych. 100 milionów. Dokładnie. W ciągu podmiejskiej między takim świętego Wojciecha a ulicą. Ten ciąg małomiejska, podmiejska był tylko od
skrzyżowania z Habla do Placu Świętego Wojciecha. Też nie było przekroczenia na bramie tramwajowej. Też jest kolejne różnica w tym programie. Natomiast jeśli chodzi o tą część drugą pytania, to poproszę, żeby pan skierował. Jeśli chodzi o samą realizację ostatniego odcinka podmiejskiej, no tutaj przede wszystkim, jeśli to miało być realizacja tylko ze środków miejskich, no to nie jesteśmy w stanie, tak? To założenie jest takie, że ten program budujemy, próbując pozyskać środki zewnętrzne, tak? I dlatego wychodzi kolejność, bo musimy też tą Unię, która finansuje, przekonać o jak gdyby ujęciu najważniejszych potrzeb. Unia mówi na takie wasze rozwiązania, przepraszam, że tak powiem, tak się mówi, lokalne, tak? Czy takie, które dają mniejszy efekt, tak? Widząc, że może być inna droga w międzyczasie zrealizowana, nie pozyskamy finansowania zewnętrznego. Musimy to pokazać gdzieś w większym pakiecie. Sama przeprawa przez tory kolejowe jako wiadukt tak naprawdę, tak? Bo tak by należało pewnie potraktować to rozwiązanie. Sama w sobie nie tworzy projektu, który będzie nam się bronił w cudzysłowie pod kątem zasad dofinansowania unijnych, a w pakiecie, czyli dlatego chodzi o to, żeby nie skończyć małomiejski i podmiejski na trakcie Świętego Wojciecha, bo to jest tylko połowiczne rozwiązanie, dlatego jest pokazywana w pakiecie właśnie z przeprawą na drugą stronę i tak naprawdę podpięciem się już do Nowej Chmielnej, która wtedy tworzy dopiero logiczną całość. Tak niestety jest ułożone finansowanie zewnętrzne, tak? Musi to pokazywać pewne kompleksowe rozwiązania i to pokazuje ten program. Tu absolutnie nie kierowaliśmy się żadną jak gdyby, tu nie ma żadnych kryteriów co do nie wiem, typu dzielnicy, nazwy dzielnicy, jakiejś sympatii czy nie. To po prostu jest próba kompleksowego rozwiązania obszaru, który tak naprawdę z tego, co wszyscy państwo wiecie, to nic odkrywczego, ma dwie funkcje. Tak? Po pierwsze tutaj ludzie mieszkają, czyli jest taką sypialnią, tak? A po drugie tutaj tędy ludzie przejeżdżają, tak? Czyli jest tranzytem. Region do stolicy dostaje się w dużej części, oczywiście nie w całości, ale w dużej części przez Najspołudnie. To jest też dla nas argument, żeby dostać finanse zewnętrzne z Unii. No, taka prawda, tak? Że chcemy sięgnąć, wtedy pokazujemy regionalny charakter, bo mówimy, region przyjeżdża do stolicy regionu, tak? I tego układu drogowego potrzebujemy, żeby nam tutaj udrożnił te rozwiązania. Tam jest jeszcze większa współpraca potrzebna. Proszę zobaczyć, na tej mapie świetnie widać. Macie państwo trzy bardzo ważne kółka po lewej stronie, że możemy to na czerwono wykropkować. Możemy pokazać? Albo tak, laserem? Chcę pokazać węzeł, który dzisiaj już jest. Przepraszam. Karczemki, możemy pokazać? Karczemki? Węzeł Karczemki, o tutaj, super. Węzeł Karczemki na trasie WZ, tak? On już dzisiaj jest i nikogo nie trzeba przekonywać, że był potrzebny, tak? I co w ogóle dał. Natomiast teraz, szanowni państwo, cały Gdańsk Południe to jest to, co państwu przedstawiamy, to jest jeszcze ciągle walka miasta o to, żeby w rządowych planach znalazł się węzeł Szadułki, bo co Nowa Jabłoniowa, choć nie wiem, jakbyśmy ją rozbudowali, jak trafi w dzisiejszy węzeł Szadułki i będzie tak na wieki wieków amen, no to nie będzie żadnym super rozwiązaniem. Potrzebujemy też, żeby, i o to zabiegamy, żeby Generalna Dyrekcja swoich planów mogła wpisać węzeł Szadułki. Jak mówimy o Nowej Świętokrzyskiej, to jeszcze musimy powiedzieć, że kawałku drogi 221, która biegnie od granicy Gdańska do węzła Kowale i o węźle Kowale. Tak, wtedy mamy ten prawdziwy efekt. Państwo wszyscy znają też efekt Hawla. Tak? Skończył się w tym miejscu, w którym się skończył, bo jest częścią. Brakuje mu Nowej Świętokrzyskiej, żebyśmy mogli nie trafiać w jedno, przepraszam, jezdniowe wąskie gardło i tylko się cieszyć tym, że mamy nowe drogi, na których możemy stać w korkach, tak? Więc tu chcę też pokazać, że próbujemy zbudować to uzasadnienie. Pewnie, gdybyśmy dysponowali większymi środkami i gdyby była taka możliwość, jeśli się pojawi, to będziemy próbowali zrobić Gdańska Południa jak najwięcej. Tak? Natomiast ta pierwsza piątka nam się typuje jako te, które się najbardziej uzasadniają, rozwiązują najwięcej problemów i wcale nie twierdzimy, że one rozwiązują wszystkie problemy, ale gdzieś trzeba pokazać te priorytety, powiedzieć, co jest najważniejsze, z całym szacunkiem dla wszystkich pozostałych, tak, miejsc, których problemów pewnie tym jednym ruchem pięciozadaniowym nie rozwiążemy. Proszę, pan się zgłasza od samego początku. Dzień dobry, moje nazwisko.
nazwisko Wojciech Twardy, jestem mieszkańcem Chełmu. Ja tak pytanie po prostu no, w kwestii inwestycji rowerowych dotyczących właśnie tego układu, bo kto się poruszy na rowerze, to wie jak się jeździ po Gdańsku Południe, że jest po prostu tragicznie, jest to rowerowe pustkowie. No i mam nadzieję, że wraz z tymi inwestycjami drogowymi po prostu powstawały drogi rowerowe i że po prostu one były budowane z głową i by się łączyły, żeby można było na przykład z tych południowych dzielnic na północne dojechać. Mam nadzieję po prostu, że tak po prostu będzie i nawet jeżeli droga będzie tylko tramwajem, chociażby jak Nowa Politechniczna, no mam to zapewnienie, że jakiś tam ciąg pieszo-rowerowy będzie i żeby nie było tak jak w przypadku Armii Krajowej, że olano po prostu rowerzystów, po prostu nie budując trasy dla rowerów wzdłuż tej trasy, a to jest bardzo potrzebne połączenie, po prostu tego brakuje. Jeszcze kwestia tramwajów. Dlaczego pominięto tramwaj na ulicy Łostowickiej, gdzie mamy teraz obecnie tramwajową dziurę pomiędzy Siedlcami a Chełmem? Tam po prostu aż się prosi o pobudowanie dodatkowej nitki. A drugie to, jeżeli chodzi o Nową Politechniczną, żebyśmy my, mieszkańcy Chełmu, nie stracili bezpośrednich połączeń tramwajowych z Wrzeszczem. Żeby po prostu nie znikły te linie 2 i 6. No 7 to tam nas nie dotyczy, bo to jeździ do Nowego Portu także i tak. To było po prostu, żeby te linie 2 i 6 nie znikły, żeby po prostu nadal po prostu te połączenia tramwajowe funkcjonowały. Bo to nie tak, że powstanie Nowa Politechniczna i te linie po prostu pójdą tam i żeby po prostu... Tak nie może być, żeby jedno zyskało kosztem drugiego. Jeszcze właśnie jedno. Dlaczego ta Nowa Politechniczna nie będzie miała połączenia z tą linią z Siedlec na Morenę, tą obecnie budowaną? Dziękuję, to wszystko. To może ja zacznę, poproszę o uzupełnienie. Mam nadzieję, że zapamiętamy. W razie czego proszę powiedzieć, na co nie odpowiedzieliśmy. Kwestie rowerów po pierwsze. Oczywiście, jeśli chodzi o połączenia rowerowe, to Nowa Perspektywa ma specjalnie dedykowany program według Gdańską się nazywa STEREN, czyli studium właśnie rowerowo, takim strategicznym jak nasz Gdańsk Południa, ale myśmy byli pierwsi, studium rowerowe było później, tak sobie żartuję, ale faktycznie. Natomiast Nowa Perspektywa jest bardzo rowerowa. Mało tego jeszcze, oprócz tego, że w naszych projektach są drogi rowerowe, które na pewno poprawią układ drogowy, rowerowy komunikacyjny, tak? Bo rowery mamy dwa rodzaje dróg rowerowych. Jedne są rekreacyjne, bo sobie pędzimy, znaczy jeździmy sobie na rowerze wzdłuż terenów rekreacyjnych, a niektóre mają układ transportowy, bo chcemy rowerem się przedostać z dzielnicy do dzielnicy, tak? I tutaj na pewno będą drogi rowerowe realizowane. Przykładem jest Nowa Bolońska Północna, w której będziemy, gdzie ten jest właśnie tramwaj i jedna jezdnia i droga rowerowa, nazywana nawet autostradą, bo to będzie jedno z ważniejszych połączeń. Ale co jeszcze? Jeśli chodzi o metropolię, w przypadku właśnie metropolii gdańskiej, tak, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, projekty rowerowe mają taką ideę, żeby przy węzłach komunikacyjnych się rozbudowywać, żeby ta siatka połączeń nawet regionu z Gdańskiem, tak, była właśnie, czy regionu z metropolią, czy wewnątrz metropolii była jeszcze bardziej rozbudowana. Więc o rowery byłbym spokojny. Przepraszam, że zacytuję, nie chcieliśmy olać rowerzystów przy WZ-ce. Po prostu mieliśmy inne źródła finansowania. Trasa WZ była z centralnym źródłem realizowana, tam po prostu opcja drogi rowerowej w ogóle nie wchodziłaby w grę przy tej klasie. Ale na pewno nadrobimy to innym programem. Teraz jeśli chodzi o... Mówiliśmy o układzie tramwajowym, to za chwilę powiemy, ale tylko wyprzedzę trochę, że właśnie jeśli chodzi o kolejność, ważność i potrzebę linii tramwajowych w mieście, to dla Gdańska Południe właśnie Państwo to słyszeli w prezentacji i szczególnie Nowa Politechniczna, która tak się dodatkowo bardzo mocno zargumentowała. Natomiast te połączenia, jeśli chodzi o Łostowicką, to jeszcze pewnie będzie słowo komentarza, ale też chcę uspokoić to, kiedy budujemy nową linię tramwajową, to partneruje nam z reguły nasz przewoźnik i w projekcie mamy również tabel. Dzieje się tak dlatego, czyli kupujemy nowe tramwaje, bo budujemy nową linię. Bo niedopuszczalne byłoby, gdybyśmy zbudowali nową linię, a przez to jakieś relacje by się wyłączyły. Tak? Ideą jest promocja transportu publicznego, po to te linie budujemy. Chcemy dać jeszcze większą ofertę jako transport publiczny. Chcemy wszystkich zachęcić, do korzystania z tego transportu, więc gdybyśmy zmniejszali ofertę, byłoby to bez sensu. Więc chcę powiedzieć, że na pewno nie będzie tak, że każda nowa linia Państwu usztuki rozkład jazdy, tak? Ona może go w jakiś sposób przeorganizować. Zresztą takie jest założenie, że jak powstają pętle
taka na wzór ptasiej, a szczególnie na wzór Ostrowickiej Świętokrzyskiej, to wtedy zmienia się organizacja ruchu autobusowego, który jak tylko może, to zjeżdża do pętli, żeby nie jeździć autobusem wzdłuż linii tramwajowej do centrum, tak? No chyba, że jest to jakaś trasa dłuższa i wymagana, ale z reguły to ograniczamy, tak? Proszę zobaczyć, że na linii krajowej, przy tej pierwszej linii tramwajowej, która się pojawiła, już tam w tym ruchu ulicznym nie uczestniczą autobusy, tak? No bo jedzie tramwaj, więc bo taka jest idea. Więc to na pewno to się nam uda tak zrealizować. I jeszcze pamiętam pytanie o brak połączenia politechnicznej z linią na Morenę. Przede wszystkim względy, powiedziałbym, techniczne, tak? Tam jest różnica wysokości, jedna linia idzie estakadą przy sądzie, jak Państwo pamiętacie, wzdłuż dzisiejszej ulicy na środku, natomiast druga będzie przebiegać dołem i budowanie połączeń w tym miejscu byłoby no, kosztowne i z punktu widzenia ruchu i obciążeń tak o tym w projekcie zdecydowano, że nie będzie tego połączenia takiego na wprost, że skrzyżują się torowiska, będzie nie wspólny przystanek i tak dalej. Takich rozwiązań tutaj nie wprowadzimy. Natomiast nowa politechniczna daje nam, to są dodatkowe relacje, tak? Nowa politechniczna daje nam połączenie Wrzeszcza przez Nowobolońską, Wrzeszcza z południem bez jeżdżenia do centrum. Tak? Bo dzisiaj to, co Pan powiedział, macie Państwo świetne połączenia, ale do Wrzeszcza jeździcie przez centrum Gdańska, tak? Natomiast te połączenia mają być alternatywą dla tego ruchu. Chyba o Ostrowickie jeszcze nie powiedzieliśmy. Tak? Jeśli można. Jeśli chodzi o prawo w Ostrowickiej, to oni tam nie były planowane tak naprawdę. Było to związane przede wszystkim z pokoleniami tej ulicy, że to po prostu bardzo duże. I alternatywą jakby tej trasy właśnie był tramwaj, chociażby w ulicy Polskiej Północnej. To chyba tyle. System tramwajowy planowany, to rzeczywiście wtedy nie było możliwości technicznych. Teraz te możliwości techniczne też się troszeczkę zmieniły i być może warto rozważyć, ale do tej pory, jako studium ogrodowe, nie mamy tam wprowadzonej linii tramwajowej, więc jakby wniosek nie może zrobić. No nie zawsze, mam autobusy, które teraz też kontynuują oczywiście, ale rozumiem, że w zakresie połączeń tramwajowych byłoby to ciekawe połączenie. Tylko mówię tak jak, że kwestia tego, że duży tramwaj nie był planowany, było to związane z pewnymi uwarunkowaniami technicznymi. Być może w chwili obecnej jakby te uwarunkowania się trochę zmieniły i pozwoliłyby na to, ale niestety z tym uwarunkowaniem było tego tramwaju, który będzie nie ma. No to już jest pytanie chyba do ZPR-u. Do ZPR-u bardzo pytanie. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Idę po kolei. Dzień dobry, moja strona zarządzającego. Ja mam jedno pytanie. Ja pamiętam, jak był budowany wiadukt na Armii. No i od tej pory już żadnego wiaduktu nie spodziewam się, dlatego że pytałem się kolegów 20 lat temu. Powiedzieli, że były normy Unii Europejskiej są inne i fundament nie nadaje się pod nowy wiadukt według norm natowskich. I czy to jest prawda? I czy ten wiadukt powstanie? I czy będzie może tam jeszcze jakaś linia tramwajowa, bo ślad tej linii tam gdzieś został? To wszystko. Jeśli chodzi o ten wiadukt, to przede wszystkim to prawda, te podpory są przygotowane, ale to nie pierwszy raz, kiedy Tańsko robi duże skrzyżowanie, umieszczamy podporę. Proszę zwrócić uwagę, że przy Galerii Bałtyckiej może tego nie było widać, ale jak powstawała galeria, to inwestor przy skrzyżowaniu zostawił podporę pod miejsce pod wiadukt. Dzięki temu, jak budowaliśmy trasę Słowackiego, to tylko tam, przepraszam za wyrażenie, wstawiliśmy wiadukt, nie musieliśmy tam nic robić. Natomiast to dobrze, że te podpory tam są i one się tam przydadzą, natomiast jeśli chodzi o jak gdyby zasadność budowania dzisiaj tego, powiedziałbym, wiaduktu w ciągu Armii Krajowej, żeby pokonywać skrzyżowanie Ustowicka i Hawla, to my dzisiaj chcemy poczekać przede wszystkim na tunel pod Martwą Wisłą, bo on pokaże, co się dzieje na dole, na węźle Unii Europejskiej.
na przebudowę węzła Śródmieście i zastanawiamy się, że jeżeli w ogóle powstanie ten wiadukt, to będzie powstawał w takiej kolejności, że pierwszy z nich powinien być ten wylotowy z Gdańska, tak? No bo tam z punktu widzenia, gdyby dzisiaj zbudować wiadukt do Gdańska, to po prostu samochody dostaną się szybciej do centrum i tam zostaną, tak, tak w uproszczeniu mówiąc, tak? Natomiast ten wylotowy pewnie będzie bardziej potrzebny, natomiast ciągle czekamy na efekt i wpływ wybudowania tunelu, zresztą pod Martwą Wisłą, bo co do zasady ma przede wszystkim odciążyć ten środek miasta, tak? Bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jeszcze nie tu niedawno w Gdańsku na tym właśnie węźle z tą słynną estakadą na Warszawę krzyżowały się dwie drogi krajowe w Gdańsku, w Słudzaków, północ-południe. Tak? Dzisiaj dzięki obwodnicy południowej jedną z tych dróg już mamy, obwodnicą południową i obwodnicą zachodnią. Mamy trasę Sucharskiego, jeździmy do portu, ale jest jeszcze potrzebny tunel pod Martwą Wisłą, żeby można było wyjechać z portu, nie wjeżdżając do środka miasta. Tak? I to skrzyżowanie z tego, co mówią ci, co się na tym znają, czyli specjaliści od zarządzania ruchem, mówią, że się to obciążenie na nim zmieni, szczególnie ciężkie obciążenie portowe, ciężkiego sprzętu. I to też się na wprost przekłada na to, co się dzieje na trasie WZ. Poza tym też, no i stąd będziemy, dlatego te wiadukty nie są tematem skreślonym, natomiast u nas w Gdańsku Południe nawet z punktu widzenia gdyby potrzeby nie znalazły się w tej szesnastce, która była analizowana. Tak. Dlatego w pierwszej kolejności zajmujemy się tymi elementami, a wiadukt, znaczy to nie pójdzie na marne, to nie jest tak, żeśmy tu w jakiś sposób przekreślili, tam jak widać jest miejsce, po jednej strony są nasypy, a z punktu widzenia no, miejsca na tramwaj, ono na dzisiaj zostało, faktycznie jest szerokim miejscem, ale pierwotnie tramwaj planowany miał nie jechać na wędle ptasią i nie jechać wzdłuż ulicy Witosa, tak, tylko jechać właśnie wzdłuż trasy WZ, to miejsce pod tramwaj, które być może kiedyś jeszcze będzie wykorzystane. Ale tu skupiamy się bardziej na tych bliższych planach. Proszę o kolejne pytanie. Krzysztof Koprowski, ja pragnę zapytać tutaj o te analizy, które były prowadzone. Pojawiła się tutaj taka mury na między osiedlami Święta Belka z procentami. Kto w jaki sposób dobierał te dane do tej analizy? I druga kwestia, ja nie bardzo rozumiem, że z tego wynika z tej analizy, że Państwo brali pod uwagę już pełen przekrój wszystkich jedni, wszystkich ulic, podczas gdy wiadomo już dzisiaj na przykład, że są wątpliwości, czy Warszawska w ogóle będzie miała jakąkolwiek drogę, a tutaj z analizy wynika, że Państwo jednakowo oceniają trzy ulice, biorąc pod uwagę pięć najbardziej priorytetowych, na dwie odpadają już automatycznie, bo Nowa Wołęska jest właściwie pewna. Nowa Politechniczna, niezależnie już od warianty legislacji pewna, więc z tych analiz właściwie wynika tyle, że mamy trzy ważne ulice, ale nie wiemy, która jest pierwsza i nie wiemy właściwie w jakich parach na pewno jest budowana. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wartości, wartości kryteriów, tak? Zostało zrobione przez dokładnie 10 osób z Biura Rozwoju Gdańska. To jest cały zespół komunikacji plus trzy dodatkowe osoby. Było to konsultowane również te wyniki jeszcze na takich wewnętrznych radach technicznych z Wydziałem Programów Rozwojowych oraz Zarządem Dróg i Średnich Gdańsku i takie wartości uzyskaliśmy. To jest to, jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące przekroju, które było analizowane. Rzeczywiście analizy podlegały pewne przekroje. Było to związane z czym jest to związane? Jest to związane z tym, że jakby dodatkowe etapowanie tych inwestycji namnożyłoby nam mnóstwo wariantów tak naprawdę, byśmy nie byli w stanie tego jakby przeliczyć, porównać i tak dalej. Ale też to jest istotne, że tak naprawdę etapowanie poszczególnych elementów tego systemu, czyli szczegółu transportowego będzie wybierane czy określane na późniejszym etapie już konkretnym, czyli podczas zlecania koncepcji szczegółowej czy też projektu budowlanego. I to na tym etapie byśmy chcieli dopiero określać, jaki ten przekrój danego ciągu transportowego będzie, czy to będzie przekrój pełen, czy jakiś pierwszy etap, tak? Kolejny etap już szczegółowszy, nie na etapie strategicznym, jeszcze takim wysokim, że tak powiem, tak? Tylko już taki szczegółowszy, który będzie nam określał już konkretne rozwiązania dla konkretnego ciągu transportowego. W momencie, poczekamy chwilę, z tyłu stoi, to się Pan bardzo długo zgłaszał, proszę.
Dzień dobry, Michał Kościowski. Ja mam pytanie odnośnie kwestii technicznej. Chodzi mi o taką rzecz, ponieważ tak szybko rzucając okiem, skoro kryterium K2 ma najwyższy priorytet, czyli ma najwyższą wagę, oraz kryterium K5 ma najwyższą wagę, no to w tym przypadku ten wykres, który w dokumentacji jest określony jako rys rynek 19, wartości wynikowe dla pierwszych 5 inwestycji, no tak trochę odbiega od rzeczywistości. Ja nie jestem w stanie teraz szybko przeprowadzić takiej analizy. No ale według tego by wynikało, że ulica Nowa Świętokrzyska powinna mieć chyba jednak trochę wyższy priorytet niż Nowa Warszawska albo Nowa Jabłoniowa, ponieważ no chociażby Nowa Jabłoniowa dodaje, odejmuje 3 sekundy od średniego czasu podróży transportem zbiorowym. Ulica Nowa Warszawska 5 sekund, natomiast ulica Nowa Świętokrzyska 11 sekund. Dla porównania ulica Nowa Bulońska Południowa minus 13 sekund, a Nowa Politechniczna minus 15, z czym tutaj nie ma się zupełnie co spierać. Dodatkową kwestią jest właśnie, czy istnieje możliwość zweryfikowania w jakiś sposób tych przeprowadzonych obliczeń, możliwość dostępu do tych danych na trochę niższym poziomie. Kolejna rzecz to jest taka, że już była obiecana ulica Nowa Świętokrzyska tuż przed wyborami. Tuż po wyborach została skasowana. No to było takie przykre bardzo. Jak się Państwo do tego odniosą? To może ja zacznę od tej kwestii nieprawdziwej, tak? Na początek. Nie ma opcji kasowania Nowej Świętokrzyskiej. Przede wszystkim właśnie w trakcie aktualizacji programu, jak się zaczęło okazywać, że Nowa Politechniczna tak bardzo wysoko punktuje, to będąc w trakcie zamawiania dokumentacji na Nową Świętokrzyską, wykonaliśmy najbardziej racjonalny krok. Zatrzymaliśmy projektowanie Nowej Świętokrzyskiej, wyłanianie projektowania Nowej Świętokrzyskiej, wpuszczając w to miejsce w pierwszej kolejności Nową Politechniczną. Natomiast w tej chwili jest przygotowywane zamówienie, zresztą takie wypowiedzi były z naszej strony i komunikaty, że to nie jest żadne kasowanie Nowej Świętokrzyskiej, to jest po prostu powrót do zamawiania dokumentacji na drogi, które wychodzą z aktualizacji planu. Dlatego Nowa Świętokrzyska, z tego co pamiętam, powinna się jeszcze w tym kwartale być rozpoczęta procedura wyłaniania na pomocy dokumentacji. Nic nie skasowaliśmy. Absolutnie. Dementuję, tak? Jeśli można jeszcze to... Po pierwsze pytanie dotyczące jakichś szczegółowych wyników. Znaczy myślę, że teraz chyba tego nie rozważymy tutaj dokładnie, ponieważ to jest tak naprawdę tylko wynikowa malutka tabelka. Ten tabelek jest, myślę, że po ponad 100 przynajmniej. Doszliśmy do tej wynikowej tabeli. Ja zapraszam serdecznie do Biura Rozwoju Gęstego Zespołu Komunikacji. Tam jest dostępny cały program, cały proces obliczeniowy. Myślę, że możemy tam sobie to wyjaśnić. Albo za chwileczkę po spotkaniu. Proszę o następne pytanie. Pan Jasiński, Siedlownia Górna. Chciałbym spytać o losy takiej lokalnej ulicy. Chodzi o ulicę Kadło, która dodatkowo połączyła ulicę Platynową i ulicę Małomiejską. Niewielki odcinek, ale bardzo istotny dla mieszkańców osiedla Runia Górna. Tu się nie mówi na ten temat. Myślę, że to nie jest koszt ani 200, ani 50 milionów. Znacznie mniejsza suma. A jest to postulat mieszkańców osiedla właśnie Runia Górna. Znaczy tu, Szanowni Państwo, oczywiście nawet nie śmiałbym dyskutować z zasadnością z tego, że Kadmowa jest, z tym, że Kadmowa jest potrzebna. Natomiast tu mówimy o strategicznym programie dla Gdańska Południa, o tych 16 najważniejszych ciągach komunikacyjnych. Ona się na publicznie nie znalazła z racji wagi, jaką niesie w skali całego systemu. Natomiast nie chodzi o to, że jest w jakiś sposób tam, że tak powiem, nieistotna, po prostu w innym procesie, nie w strategicznym programie, nie w realizacji ze środków unijnych. To jest temat do zrealizowania w zakresie
w zakresie po prostu budżetu miasta i sukcesywnego realizowania dróg, czy od razu w pełnym zakresie pewnie nie, czy w jakimś etapowaniu. Wiem, że Kadmowa się takie wnioski są składane i nad nią pracujemy, ale tutaj żadnej większej deklaracji powiedzieć nie możemy. Z punktu widzenia strategicznego programu mówimy o tych równiejszych ciągach, natomiast samą Kadmową też tutaj nie analizowaliśmy, ona jest jak gdyby, powiedziałbym, z innych źródeł, tak? Tutaj tym razem tylko z własnych miejskich, więc trudno ci się powiedzieć, kiedy byłaby realizowana. Ale w tym temacie po prostu zapraszam bezpośrednio do wydziału, zresztą z tego co wiem, to była już korespondencja i chyba nad nią pracuję. Dziękuję. I prowadzę, jestem koordynatorką tego projektu w Powodzie i Gdańsku, tutaj na Wieślisku. Zresztą zapraszam Państwa na spotkanie przy tym końcu. To jest projekt, który ma na celu zrobienie odnowy strategii rozwoju przestrzeni publicznej na Gdańsku Południe, na Wieślisku. Chciałam się zapytać, czy mówią Państwo o tym strategicznym celu wspierania ruchu komunikacji publicznej i ruchu rowerowego, czy znajduje się w tym dokumencie wzmianka o rozwiązaniach promujących ruch pieszy albo wspierających ruch pieszy, tak żeby Nowa Warszawska i te wszystkie nowe ulice Nowa Hada, w sensie po prostu podzielenia dzielnicy na mniejsze części. Chciałam zapytać, czy to, że na przykład Nowa Polska Południowa Wschodnia, jakiś niższy plan i te inne drogi, co to oznacza, kiedy one będą, czy one będą w jakimś następnym aktualizacji tego programu brane pod uwagę, czy to oznacza ewentualną zmianę zapisów planów miejscowych i być może tutaj częściowo zostało tu poruszone właśnie kwestia przekroju ulic. Na jakim etapie będzie zdecydowane to, jaki przekrój jest potrzebny, żeby do danej ulicy i na ile jest uzależnione od na przykład realizacji planowanego Wielkiego. Może ja na początek w tematach związanych z szczegółami i zakresem już projektowania Państwu co do zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o temat związany z tym, co ostatecznie wybierzemy, jaki wariant, to takim najlepszym przykładem niech będzie Nowa Bolońska Północna. Ten plan miejscowy daje pewne parametry, co powinno w tym miejscu być. A w projektowaniu robimy tak. Prosimy projektanta, żeby zanim wykona dokumentację, poprzedził ją koncepcją i pokazał nam warianty, jak to może wyglądać. I wybieramy w ramach, to jest najczęściej po miesiącu, dwóch, trzech, w zależności od rozmiaru projektu, pojawia się koncepcja, tak, którą się analizuje i wybiera się warianty do projektowania. I tak w Nowej Bolońskiej druga jezdnia jest w tym momencie pewną pieśnią przyszłości. Do realizacji jest jedna jezdnia i linia tramwajowa i ten wspomniana przeze mnie droga rowerowa i chodnik. Tak? Natomiast z Hawla też wyciągamy wnioski. Tak? Hawla dla nas jest takim też przykładem, który chcielibyśmy jak gdyby tą przestrzeń, którą zajmujemy przez drogi zmniejszać, ale też oczywiście zostawić sobie pewną perspektywę, gdyby się okazało, że te drogi trzeba potem rozbudować. Natomiast to jest też taka sytuacja, w której no, szukamy tych optymalnych rozwiązań, tak? Czyli tak jak my znamy dzisiaj główne ciągi, tak? Proszę przypomnieć sobie trasa WZ, zanim doszła do obwodnicy, tak? To były sukcesywnie dwie jezdnie ciągnięte latami, tu uczeni się spierają czy 30 lat, czy więcej, ale w końcu doszliśmy do obwodnicy i to jeszcze nie koniec WZ-ki, jeszcze by trzeba było dojść do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo, tak? Natomiast tam już będzie się ten zakres pewnie zwężał. Natomiast no, trasa Słowackiego, trasa Sucharskiego, to wszystko drogi realizowane, gdzie etapowanie polegało na tym, że szedł pełny zakres sukcesywnie kilometr po kilometrze. A dzisiaj projektujemy w ten sposób, żebyśmy realizowali to etapowanie właśnie trochę w innej charakterze. Na przykład nie dwie jezdnie, tylko jedna. Rozwiązanie tramwajowe, jak nawet sam tramwaj, to i tak nie uniknie się od jakichś połączeń technologicznych dróg, więc pewnie z drogą rowerową, ciągiem pieszym.
to są te rozwiązania, ale tu mówimy o Gdańsku Południe, natomiast z punktu widzenia w dużym strategicznym planie. W przeciągach pieszych jest jeszcze wątek programu wieloletniego modernizacji chodników. Zrobiliśmy pierwszą edycję, 20 kilka kilometrów chodników w roku 2014. W tej chwili są wykonawcy na budowach, będzie podobna liczba zrealizowana w tym roku. Już jest typowana edycja na rok 16, 17, 18. Powinniśmy co roku realizować pakiet chodnikowy i tam są różne chodniki. Od dosłownie 50 metrów chodnika potrzebnego w najważniejszym miejscu po połączeniu komunikacyjnie do dłuższych rozwiązań, modernizacji istniejących chodników i tak dalej. Więc to jak gdyby idzie trochę z innych źródeł. To co możemy przy tym dużym projekcie, to na pewno etapowanie, które tak powstaje. Koncepcja. Dokumentacja poprzedzona koncepcją, wybieramy wariant, projektujemy, a jeszcze na końcu realizacja może nam pokazać, że stać nas na przykład na jeszcze jakąś tylko część tego, co jest projektowane. Jest to różnica, że to jest dla nas ważne. Oczywiście. Jest przejścia, albo tak. To jest w strategii transportowej w ogóle miasta, tak? W strategii mobilności, tak? Gdzie staramy się postawić jak gdyby pierwszeństwo dla transportu publicznego. Nie chcę tutaj, żebyście mi Państwo pali za słowo, ale na podium jest transport publiczny, pieszy, tak, i rowerzyści. Tak? Z punktu widzenia kierowców, pojazdów, tak, samochodów i dróg, ten priorytet ma mniejszy nacisk teraz. Tak? Zresztą sama Unia mówi, na same drogi już nie za bardzo jestem chętna do finansowania. Wolę rozwiązania, w których promujecie transport publiczny, drogi rowerowe, tą mobilność szeroko rozumianą, a jak coś chcecie robić przy drogach, to zarządzajcie ruchem, róbcie inteligentne rozwiązania, inne takie rzeczy, chyba że mówimy o głównych arteriach strategicznych. Także to też pokazuje, chcę pokazać, że to powoduje, że to myślenie w projektowaniu już dokumentacji, tak? W przygotowaniu tych projektów właśnie idzie w tą stronę, którą no, domyślam się jest oczekiwana, tak? Bo to też jest głos, który słyszymy od Państwa. Rada Dzielnicy Karun, się zgłaszała. Dzień dobry, Maria Męczytowska, przewodniczący zarządu. Ja mam takie pytanie. Trasa PP częściowo jest wybudowana, częściowo jeszcze nie. Ona odpadła w tym projekcie widzę. Ale jest pytanie dla odciążenia dzielnicy, wybudowania łącznika do istniejącej części trasy PP. To znaczy, ja bym nie traktował... Właśnie, odpadła. Trasa PP nie odpadła z Gdańska Południe. No, nie jest lokowana w pierwszej piątce, tak? Natomiast to nie jest wynik, że z Gdańska Południe robimy tylko 5 pozycji i w ogóle reszta planu nie istnieje. Natomiast no, faktycznie jest przesunięta w dalsze miejsca, po prostu jej zrealizowanie nie przynosi takiego skutku, jak zrealizowanie tych pozycji, które są wymienione w pierwszej kolejności. Natomiast czy temat łącznika jako dodatkowe skomunikowanie, on gdzieś ciągle w naszych planach wędruje, niekoniecznie tylko i wyłącznie w strategicznym programie, ale trudno na pewno dzisiaj powiedzieć, że gdzieś tam uda nam się połączyć, jeżeli albo rozwój tych terenów, albo tak podobny przykład, jak powstał początek trasy PP, tak, gdzie był inwestor i z inwestorem udało się zrealizować ten początek trasy PP, jaki mamy dzisiaj przy Tesco, tak, nie chciałbym tam reklamy robić. Także tutaj nie kasowałbym tej trasy PP jako takiej, która opuściła program Gdańska Południe. Ona w nim jest, tylko po prostu niestety nie jest w tych pierwszych pozycjach. Proszę o następne pytanie. Za chwilę pan. Ja się nazywam Luka Szczęśnia, mieszkam na Ojeścisku. I moje pytanie bardzo znaczy tutaj jest pytanie koleżanki. Mi też zależy na tym, żeby nie poprzecinać dzielnic takimi, przepraszam, szmarkami od kabla. Bo to zdecydowanie będzie obniżało jakość życia w tej przestrzeni miejskiej. I chciałam zapytać, to się trochę wiąże jakby z Państwa planowaniem. Pan pokazywał pewne kwoty, które zakładacie, że będą kosztowały te nowe otworzone ulice. Ja tutaj zrozumiałam z poprzednich wypowiedzi, że te kwoty były obliczane dla takich pełnych przekrojów, czyli dwupasmowych jezdni w każdą stronę i ciągów tramwajowych plus ciągi rowerowe. Czy dobrze zrozumiałam jak gdyby? A więc chodzi mi o to, czy my będziemy mieli
tak naprawdę też wpływ na to, co Pan mówił, odpowiadając na pytanie koleżanki, czy my będziemy mieli wpływ, żeby decydować o tym, jak te ulice ostatecznie będą wyglądały. Bo tak naprawdę Państwo jak gdyby zastrzegacie teraz sobie to, że to są tylko wstępne plany, a tak naprawdę jak będą ostatecznie wyglądały te ulice, to zależy od późniejszych jakby właśnie etapów. Natomiast moje pytanie tak naprawdę dotyczy tego, jak to będzie ostatecznie wyglądało, bo tak naprawdę no to jest najważniejsze dla nas mieszkańców ta kwestia. No, dla nas to również ważna kwestia, dlatego że na wprost wynika z tego, czy damy radę zrobić daną pozycję, czy nie. Natomiast tu znowu wrócę do tej Nowej Bolońskiej Północnej. Zaczęliśmy od pierwszego spotkania, jakie pamiętam, dobre ponad dwa lata temu, kiedy spotkaliśmy się, zrobiliśmy takie spotkania publicznie dostępne i pokazaliśmy, co plan miejscowy mówił o Nowej Bolońskiej, tak? Czyli co tam w ogóle może być, które ona przebiega i tak powinna przebiegać i tak dalej. Pokazaliśmy, jakie dzisiaj typujemy miejsca newralgiczne, tam przyszliśmy przez ogrody działkowe, działkowcy byli zainteresowani bardzo, bardzo dużymi szczegółami. Potem nastąpiło projektowanie, koncepcje, pojawia się dokumentacja i są w trakcie w ogóle projektowania są kontakty oczywiście z jeśli chodzi o to wszystkich potencjalnie zainteresowanych, a na finale jest prezentacja, drodzy Państwo, tak nam to wychodzi, tak? Tędy będzie przebiegać, ta działka i ta działka będzie tak skomunikowana, tutaj będzie przejście, tu nie będzie, takie nam wychodzą tutaj rozwiązania, takie są lokalizacje przystanków i tak dalej. Czyli chcę powiedzieć, że ten proces następuje właśnie w taki sposób, że nie robimy tajemnicy, tak, z tego, co się dzieje. Ja pomijam to, do czego jesteśmy prawem zobligowani, tak? Czyli decyzje środowiskowe, które wymagają konsultacji społecznych, ustawowych, z procedurami i tak dalej. O tym w ogóle, z tym w ogóle nie ma dyskusji, tak? Jeżeli jest decyzja, jest procedura środowiskowa przeprowadzana i wymagana jest taka konsultacja, ona się po prostu dzieje w trakcie projektowania. Natomiast przy Nowej Politechnicznej jesteśmy też już po pierwszych spotkaniach, w których mówiliśmy na koniec czerwca, jeśli dobrze pamiętam, zeszłego roku, to mówi plan miejscowy co do Nowej Politechnicznej. Teraz niedawno były spotkania, które mówiły, w jakich mniej więcej wariantach chcemy spróbować się z tym zadaniem zmierzyć, czyli chcę pokazać, że jak gdyby staramy się, żeby ta wiedza docierała. Co nam z tych wszystkich opracowań wychodzi, jakie rozwiązania ostatecznie wchodzą w grę, chociaż tak jak powiedziałem, pewnie ostatecznie jeszcze co fizycznie będzie zrealizowane jest taką wynikową tego, na co nas będzie stać, tak? Ale chcę powiedzieć, że nie robimy tu żadnej tajemnicy, tak? Z tego procesu już projektowania. To dzisiaj jest program strategiczny, czyli tak naprawdę namalowaliśmy Państwu parę linii, tak? Na mapie i powiedzieliśmy, że to tędy, a tędy przebiegnie, tak? Tak już przepraszam, że tak upraszam dużą pracę, która została tu włożona, ale to nie są jeszcze te szczegóły, tak jak Państwo pytacie, tak? Czy jedna jezdnia, dwie jezdnie, co tutaj bardziej wybierzemy. Tutaj bardziej chodzi o pojawienie się właśnie tych określonych ciągów komunikacyjnych, które są być albo nie być dla Gdańska Południa, nie tylko dla miasta, tak? Bo odrębną kwestią jest, jak powiedzieliśmy, ta funkcyjność właśnie Gdańska Południe też przez Państwa dzielnice się przejeżdża, tak? W związku z tym nie tylko dojeżdża, ale przejeżdża, więc stąd te opracowania. Czyli krótko mówiąc, będziemy starać się tą wiedzą dzielić i informować o tym, co robimy najszerzej jak się da. Nie mówię o takich konsultacjach, które są przepisami na samochodzie, to w ogóle będą znaczy nie ma takiej opcji, żeby ich nie było, tak? Jeżeli procedujemy decyzje środowiskowe i inne warianty, tak? Natomiast już dzisiaj chcemy właśnie pokazywać te rozwiązania, a w momencie koncepcji te spotkania jak gdyby będą się pewnie powtarzały, szczególnie aktywne wtedy są rady dzielnic, które są Państwa przedstawicielami, tak? które się z nami kontaktują, dowiadują, jak nam wychodzi radni miejscy, którzy też nam sekundują przy tym wszystkim projektowaniu i są to Państwa przedstawiciele, którzy są dodatkowo jak gdyby łącznikiem między nami a mieszkańcami. Także no, staramy się, żeby to było, tak powiedziałem, nie było żadną tajemnicą, żeby Państwo tą wiedzę jak najszerszą mieli. Oczywiście dla zainteresowanych, bo będziemy też tego w żaden sposób na siłę jakby forsować. Tak?
Szanowni Państwo, powoli mija czas naszego spotkania. Bardzo proszę o 3 ostatnie pytania. Dzień dobry, Tomasz Czorski, Rada Wielkiej Jasiu. Ja mam pytanie o Wąską Południową. Chodzi o analizę, to był robiony wariant związany z odcinkiem tylko ulicy Bolońskiej Południowej, jako całego ciągu, czyli od połączenia z ulicą Warszawską, też Nową Warszawską, do ulicy Istniejącej Świętokrzyskiej, czy też Nowej Świętokrzyskiej. I ten element był rozważany oczywiście również z linią tramwajową i tak było on analizowany. Jeśli chodzi o szczegółowe wyniki, są one w projekcie, można się zapoznać, o jakby o szczegółowe wartości. Jeśli chodzi o konkretne wartości w porównaniu z innymi elementami. Pan się proszę. Moje nazwisko jest Konstantinusz Marian. Jestem radnym dzielnicykiem. Zdobyłem 430 głosów w czasie tej akcji wyboru do rad dzielnicy, ale ten problem tego łącznika, który powstał, panie dyrektorze, kiedy chodziłem po domach, bo robiłem swoją akcję wyborczą, chodząc po domach, ludzie odwiedzając i właśnie na pełnię, my zostaliśmy zablokowani, bo jest tylko jeden wyjazd do drugi, który wybaczyliśmy przez Radę Dzielnicy Cebertowicza z Dragana i był tylko jeden wyjazd z Cieszyńskiego na Dragana, ale w tej chwili cały ruch tej dzielnicy się blokuje. Ta dzielnica może być zablokowana ze względu na to, że ta część trochę osiedla Pełm jest zablokowana z tego względu, że ruch Stebertowicza przeszedł przez ulicę Szpora. Ten wewnętrzny ruch już nie Cieszyńskiego, bo Cieszyńskiego ze względu na powstające teraz to centrum usługowo-handlowe, to przez Szpora i to jest to duże zagrożenie już ruchu. Także ten łącznik między Cieszyńskiego a Sikorskiego jest bardzo potrzebny, żeby to wziąć pod uwagę na względu bezpieczeństwa i odblokowania mieszkań Ptasiej, Cebertowicza, Witosa. To był taki koronny apel mieszkańców, kiedy ich odwiedzałem w domach. Dziękuję. Tylko kwestia komentarza, że no, przyjmujemy tak uwagę, tak? I na pewno trudno nawet podważać to, co pan mówi, tak? To są jedne z rolowych trasy TT, bo rozumiem o tym łączniku mówimy, tak? Który niesie ze sobą usprawnienie ruchowe. Tak jak powiedziałem, nie wyrzucamy tego rozwiązania z Gdańska Południa, po prostu nie znalazło się w pierwszej piątce. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Dzień dobry, pan Radny. Czy można określić przedłużony termin realizacji nowej umowy i nowej zakończyńskiej? Oraz czy plan nowej zakończyńskiej może być zmieniony, ponieważ przebiega wzdłuż ogrodzenia szkoły podstawowej? Jest to miejsce sądowo-kameralne, a tereny bliżej Kowal są niezamieszkane i niezabudowane. Co do terminu, bo tu się mogę wypowiedzieć, no to tutaj nie jesteśmy w stanie tak przybliżyć tego terminu, bo skoro zakładamy, że chcielibyśmy tą pierwszą piątkę zrealizować i nawet chciałem poprosić Państwa za nas po prostu trzymali się, żebyśmy te środki inne zdobyli, to te dalsze pozycje to trudno powiedzieć, kiedy byłby realizowane. Natomiast co do przebiegu w planie, to pewnie jest kwestia jakieś wniosku tak do pana. Jeżeli chodzi o ulicę Ruga, ona jest ustalona w planie miejscowym obowiązującym i obawiam się, że nie ma innej drogi niż koło szkoły. Ale jeżeli Państwo mają pomysły na inny przebieg, to tak jak pan dyrektor Dawidowski mówi, proszę o złożenie wniosku o zmianę planu, bo to musi być przeprowadzona procedura zmiany planu. Ten wniosek jest rutynowo rozpatrywany przez
co do zakończenia również jest ujęta w planach, więc jeżeli by nawet była możliwość zmiany przebiegu, to musi to się odbyć drogą zmiany planu i do tego jest niezbędny wniosek o zmianę planu. Ten wniosek może złożyć każdy, nie ma żadnego formularza, tylko trzeba napisać, na czym by ta zmiana miała polegać. I zapraszamy do złożenia. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że udało się dosyć szczegółowo i wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania. Proszę Państwa, jest do pogania broszurka Strategiczny Program Transportowy Aktualizacja, dostępna w tych stolikach tutaj. I oczywiście zachęcam Państwa do zgłaszania swoich uwag na maila gdańsk@gdansk.gda.pl. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, na pewno tutaj Państwo z Wydziału Programu Rozwoju znajdzie jeszcze kilka minut zostaną, także zapraszam. Dziękuję.